Siemanko, siemanko. Witamy Was już z Opola. Idziemy sobie właśnie na pierwsze śniadanko do jakiejś fajnej kawiarenki. I na razie pogoda nam dopisuje, ale później ma być deszczowo. Także festiwal książki, bo w ogóle jesteśmy tu właśnie między innymi w celu zobaczenia festiwalu książki. Także no, te książki mam nadzieję, że nam się jakoś specjalnie, że nam za bardzo nie ucierpią. Ale tak. Jak na razie wrażenia z Opola bardzo pozytywne. Zajechałyśmy dopiero wieczorem wczoraj, w piątek. Ale na razie naprawdę bardzo spoko i nocleg też mamy spoczko i w bardzo miłej okolicy. Także no, oby tak dalej. See ya. Bo zawaliłam jedną sprawę. Jednej rzeczy ważnej nie wzięłam. Tum, tum, tum. Nie wzięłam takiej nakładki na mikrofon, żeby takie osłonki przed wiatrem. I jak będę nagrywała na zewnątrz, to może być różnie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, także... Przepraszam. To jest mój w sumie dopiero pierwszy wyjazd z tym aparatem, więc... Muszę się nauczyć z nim obchodzić, ale na razie jestem zadowolona. Tutaj pokażemy tylko śniadanko, a później opowiem Wam historię, która wydarzyła się tej nocy. Zabieramy się do jedzonka smacznego. Dziękuję, wzajem. Whatever. Homofobia jest pedalska. Bardzo piękne. Mówimy sobie teraz o książkach Kasi Nosowskiej, bo dzisiaj na właśnie festiwalu książki ona będzie. Także jestem podjarana na maksa. Nawet w ogóle myślałam sobie. Znaczy, ja ogólnie nie jestem jedną z tych osób, które z łatwością i w ogóle mają taką chęć, żeby wielką ochotę, żeby podejść do kogoś i poprosić o autograf czy o zdjęcie. Ale w tej sytuacji autentycznie zastanawiałam się. I'm not gonna do it, girl. I'm just thinking about it. I'm not gonna do it. I did it. Taką sobie ładną alejką idziemy. Bardzo sympatycznie. Miej pewność, kiedy nic nie jest pewne. Koszuląt. Ciekawe, co tu jest. Znaczy no... Nie wiem, że koszula, ale... I don't know. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć ze sobą wodę na taką pogodę. I polecam takie metalowe butelki, bo jest wtedy chłodna. Szczęście, bo prawie w ogóle nie pada, chociaż jest bardzo duszno, więc by się przydało. Nie, nie, ale nie. Ale nie przydałoby się. Nie, bo później wszystko mokre będzie. A few moments later. O, chodź do, ty masz parasol. Ale buty mam złe. Cieszę się, że dotarliście. Naprawdę, to było ciężkie i tak jak stałem tam pod namiotem i pomyślałem sobie, tak zawsze człowiek głupio pomyśli na samym początku, pomyślałem, ale piękna pogoda i ten deszcz sobie poszedł. Siedziała tam w takim dziwnym, takiej przestrzeni i tam w sumie to jest korzyść z pandemii, że wydaje się, że doceniać takie proste rzeczy również powinniśmy mówić. No, wspaniale. Dziękuję bardzo. Idziemy?
Uwaga, jesteśmy z powrotem w naszym pokoju. Po południu już było mocno deszczowo, także nawet nie wyciągałam aparatu. Ale chciałam wam tutaj z tego miejsca opowiedzieć małą historyjkę nocną. Nie, Iza się do mojego łóżka nie pchała, ja się do Izy łóżka nie pchałam. A mimo to było tak gorąco. Ty właśnie się chciałaś wepchać. Spadłam w środku nocy z łóżka. No, ja nie wiem, czy jestem przyzwyczajona do większego, czy co. Co się wydarzyło, jak do tego doszło, nie wiem. Ale no tak się zdarzyło właśnie. Tutaj miałam jakiś tam swój plecak, swoją torbę i tak na to się walnęłam po prostu. Dobrze, że się nie uderzyłam tutaj w stoliczek, bo jest mocno kanciasty. I pamiętam tylko, jak zbierałam rzeczy z podłogi, te, które rozwaliły mi się. I Iza, ty spytałaś mnie, czy wszystko okej, tak? Tak, no bo pierwsza rzecz, słyszysz, badabum! I tak, co to się odpiernicza? To wstaje, no to wszystko okej? Okay? Spadła łóżka! Jak ja spadła łóżka? Jak ja mogłam w ogóle spać z łóżka? Tak, nie wiem, kto się Boże, stało. Kochany! Dobra, ja wracam spać. Gada, jest okej? Okay. Ale pamiętam, że byłam taka na wpół świadoma, jak ci mówiłam, że nie wiem, jak to się stało. I dlatego... Ja dlatego ci to mówiłam, że, nic, że nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak to się stało. I pewnie zaczęłam jakąś historię dokładać do tego, związaną z tym, co mi się śniło akurat. Że latałaś gdzieś. Tak? Chyba. No, także ja tak mam czasem. Znaczy spadać nie spadam często. Ostatni raz mi się to zdarzyło kilka lat temu. Opowiadałam właśnie Izie, jak spadłam w taki sposób, że robiłam tak jakby wślizg na kolanach. Tylko, że właśnie na podłogę, na dywan. I to pamiętam, że wtedy mnie troszkę chyba zabolało. A dzisiaj to w ogóle nic nie czułam. Sobie zamortyzowałaś życie. No, dobrze, że miałam tu rozłożone rzeczy. Bo bez tych rzeczy to byłoby niefajnie. Bo ja poczułam, że tutaj wprowadziłam chaos i ja myślałam, że tu są i moje, i twoje rzeczy. I zaczęłam na przykład buty układać ładnie. Naprawdę. No, ja pierniczę. Dziwne rzeczy się ze mną dzieją czasem w nocy. Właśnie z Iską przed snem będziemy grały w Monopoly Deal. I o, taka fajna... To jest taka karciana gra. Bardzo polecam. I wymyśliłam, że nagrodą dla zwycięzcy będzie moja niedojedzona quesadilla z obiadu. To jest dopiero taki sloppy joe. Także... Będziemy się biły o zwycięstwo. Życzcie im powodzenia. Koniecznie chcę wygrać. Zamień dowolną swoją działkę z działką innego gracza. Więc chcę to zamienić na ulicę Targową. I jako 3 zabierz dowolną działkę od innego gracza. Czekaj. Raz. Dwa. Nie ta. 3. Spoko. Ładnie, co? No ja nie miałam farta do tych kart. No! You can try if you want. Siedzimy, Iza już czyta, siedzimy po zakupach książkowych. Myślę, że na dzisiaj już wystarczy, w ogóle na ten weekend. I powiem wam, że przed chwilą mijała nas taka bardzo uśmiechnięta starsza pani i tak sobie pomyślałam, że tutaj jest tak dużo szczęśliwych ludzi po prostu, którzy cieszą się tą chwilą, tymi książkami. No i po prostu w absolutnie przeróżnym wieku. I to jest no naprawdę świetne. Tak, ja ziewam, ja przepraszam. No i jest dużo też zmęczonych, ale... Tym wszystkim jest to super.
Także polecamy takie wydarzenia, myślę, nie? Jakby co, to nie wiem czy wiecie, ale Stalin pisał poezję. Nienawidził gejów. Ojej. Chociaż sprawy miały się zupełnie inaczej, gdy radziecki przywódca był po kilku głębszy. O. Na pijacy... Paluszek. Jesteś gotowa? Yes. Iza ma super hot burgera. Yes. Iska już pojechała do Warszawy. Ja mam pociąg za 2,5 godziny. Także trochę się muszę jeszcze sobą zająć, ale nie będę dużo nagrywała, bo... No bo też jest to mniej komfortowe samej. Ale... W ogóle zobaczcie, jaka ładna uliczka. Ale... Poza tym jest naprawdę strasznie niefajnie, zimno, nieprzyjemnie i mam dużo tobołów, także też ciężko mi się trochę nagrywa. No, ale trochę mam czasu do zajęcia się sobą. No właśnie przed chwilą mijałam ludzi, znaczy po drugiej stronie ulicy, co prawda, ale jest to takie jednak trochę niekomfortowe, także mam nadzieję, że zrozumiecie i ogólnie, że ten vlog będzie całkiem fajny, więc... Wystarczająco rozrywek wam doświadczyłam, dostarczyłam. Osobą, która poprowadzi rozmowę, będzie Kasia Zawadzka. Wielkie brawa. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że mogę poprowadzić spotkanie z tak zdolną autorką. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Strasznie się cieszę, że dotrwaliście do tego momentu. I jeśli chcecie, pokażę wam tak pokrótce, co kupiłam podczas tych targów książki, podczas festiwalu książki. Są to tylko 4 pozycje, także szybko przez nie przebrnę. Jedną z tych książek są Nietoperze, autorstwa Leny Kitsopoulou, coś w tym stylu, Greczynka w każdym razie. Kupiłam ją za dosłownie dyszkę. I pan, który mi ją sprzedawał, powiedział, że reklamacji nie przyjmuje, że proszę jej nie czytać mając depresję i tym podobne teksty. Także was również ostrzegam. Ja już ją przeczytałam i moim zdaniem jest to po prostu zbiór historii, które owszem są momentami mroczne, krwawe, nieprzyjemne, czasami kontrowersyjne, ale generalnie odbiera się je trochę jako bajeczki. Przynajmniej ja czytając to właśnie takie miałam na to spojrzenie. Ale zdecydowałam się na tę książkę po przeczytaniu pierwszego zdania opisu, czyli Nietoperze to zbiór 12 historii o kondycji psychicznej współczesnego człowieka. I owszem, ma to jakiś sens, patrząc na to, jakie są te historie, ale jak dla mnie, bajeczki. Kolejna książka, Między światem a mną, autorstwa Ta-Nehisi Coates. Jest to bardzo ciekawy list ojca do syna. Obaj są czarnoskórzy, mieszkają w Ameryce. Aktualnie syn, który jest adresatem tego listu, ma prawdopodobnie kilkanaście lat. I jego ojciec opowiada mu, w jaki sposób żyje się człowiekowi czarnoskóremu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Opowiada o swoim dzieciństwie, o latach młodzieńczych. Mówi o tym, jakie myśli zawsze muszą mu towarzyszyć w każdej sytuacji życiowej, w każdej sytuacji społecznej i jakie myśli będą towarzyszyły również temu synowi. Jest to naprawdę kawał ciekawej książki i myślę, że zdecydowanie mogę ją polecić. Podejrzewam, że wiele osób może ją odebrać jako jakąś propagandę, ale myślę, że tak czy siak jest to coś naprawdę wartościowego i opiera się na wielu prawdziwych historiach. Następną pozycją są Wuthering Heights autorstwa Emily Bronte i jest to oryginał Wichrowych Wzgórz. Ja książki Wichrowe Wzgórza nigdy nie czytałam, również po polsku. I okładka, to wydanie bardzo mi się spodobało. Kupiłam je w sklepie thebookshop.pl, który bardzo polecam. Już jest to moja druga chyba książka z tego sklepu. Naprawdę jest świetna i w ogóle państwo, którzy
są właścicielami tego sklepu, są też bardzo sympatyczni. Jednak okazało się, że język zawarty w tej książce jest jeszcze dla mnie trochę zbyt trudny, dlatego będę sobie tak symultanicznie czytała polską i angielską wersję, ale i tak jestem bardzo podekscytowana. No i na koniec książka, którą aktualnie czytam, czyli Tam, gdzie rozmawiają umarli, autorstwa Brandona Hobsona. Na razie przeczytałam tak 1/3 książki i już muszę powiedzieć, że jest to bardzo wciągająca powieść, mimo tematyki, która pewnie ma jakieś takie dużo głębsze podłoże, do którego jeszcze nie do końca doszłam. Jest to dość lekka lektura, przynajmniej jak na razie. I troszeczkę posiłkując się opisem, powiem wam, że historia rozgrywa się w latach 80. XX wieku w Oklahomie. Głównym bohaterem jest rdzenny Amerykanin, chłopiec, nastolatek. I jak to było zawarte w Publishers Weekly, jest to nastrojowa powieść o dorastaniu, śmierci i skrywanych na prowincji sekretach. Także, no, myślę, że jak na razie zdecydowanie mogę polecić. Jest to bardzo ciekawa książka. I w ogóle dzięki wielkie Iza, że mi ją wybrałaś, bo Iza pomogła mi wybrać tę książkę, bo nie wiedziałam, na co się zdecydować. I jeszcze tylko dosłownie kilka słów na koniec tego vloga. Bardzo się cieszę, że odwiedziłam Opole, bo naprawdę to miasto zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Szczerze nie sądziłam, że aż tak może mi się ono spodobać. Po prostu nie miałam żadnych oczekiwań, a zdecydowanie wszystko było jak najbardziej na plus. I nie ukrywam, że momentami nawet robiło mi się przykro, bo Opole jest sporo mniejsze od Kielc, czyli mojego rodzinnego miasta i miasta, w którym obecnie mieszkam. A powiedziałabym, że zdecydowanie bardziej w Opolu czułam się, że jestem w mieście wojewódzkim niż w Kielcach. Bo wydaje się, że w Opolu naprawdę dużo więcej się dzieje. I to miasto też w pewnym stopniu jest na pewno jakoś tak bardziej zadbane architektonicznie, ale myślę, że jest to przede wszystkim kwestia tego, że jest ono bardziej na zachodzie naszego kraju, a Kielce jednak na wschodzie. To tyle jeśli chodzi o Opole, na pewno bardzo chętnie tam wrócę, a jeszcze jeśli chodzi o moje vlogi. Jak zauważyliście, troszkę czasu minęło, odkąd byłam w Opolu, zresztą nawet po przeczytanych książkach można się tego domyślić. Ale nie ukrywam, że potrzebowałam dużo czasu na montaż tego vloga. I podczas tego montażu cały czas myślałam o tym, że jeśli jeszcze kiedyś zrobię tego typu vloga, jakiegoś takiego ala turystycznego, to muszę do tego zupełnie inaczej podejść. Zupełnie inaczej muszę podejść do planowania takiego filmu. Także dopóki sobie tego nie wyklaruję, podejrzewam, że w najbliższych miesiącach raczej nie powinno być tutaj żadnych vlogów turystycznych, ale myślę, że dzięki temu będę mogła więcej czasu poświęcić na jakieś takie filmiki moje typowe, gdzie siedzę przed kamerą i coś do Was mówię, bo jednak ich montaż nie zajmuje tyle czasu. Ale w związku z tym, że jednak chciałabym również te moje vlogi ulepszać, to bardzo Was proszę o to, abyście mi napisali, co w tym vlogu Wam się spodobało najbardziej, a co w nim byście zmienili, albo po prostu co Wam w nim nie pasowało, nie podobało się. Te Wasze opinie będą naprawdę dla mnie niesamowicie cenne, także bardzo o nie proszę, piszcie w komentarzach poniżej. Również w komentarzach poniżej możecie pisać pomysły na filmiki, które chcielibyście, żebym zrealizowała w przyszłości, bo cały czas sobie gromadzę te pomysły i wreszcie troszkę czuję, że wakacje mnie inspirują do realizowania tych pomysłów. Także piszcie śmiało. Jeśli tylko ten film Wam się choć trochę spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę i może nawet udostępnijcie znajomym, z którymi chcielibyście pojechać do Opola albo gdzieś indziej, na jakiś festiwal książki. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.